Nazywam się Kasia Łukasiuk, pracuję w dziale utrzymania w Lublinie. W tym roku w zimie miałam okazję być w wyjątkowym miejscu w Afryce, w Kenii. Pojechaliśmy tam całą rodziną z mężem i z dziećmi odwiedzić moją przyjaciółkę z dzieciństwa, właściwie od przedszkola, która po szkole średniej wstąpiła do zgromadzenia sióstr orionistek i z ramienia tego zgromadzenia została skierowana na misję w Kenii. Pracuję tam już od 10 lat i już wielokrotnie nas zapraszała, natomiast trochę brakowało nam odwagi. A w tym roku zdecydowaliśmy, że to już jest ten czas, kiedy chcemy tam pojechać. Tym bardziej, że nasza adoptowana na odległość córka Lena skończyła w tym roku średnią szkołę i bardzo chcieliśmy się z nią spotkać. Przez 8 lat wpłacaliśmy pieniądze na jej utrzymanie. To było początkowo 50, potem 70 zł. miesięcznie. To jest kwota, która wystarcza tam na utrzymanie dziecka w szkole, opłacenie nauki, opłacenie posiłków, które dzieci w szkole otrzymują i często to jest jedyny posiłek ich w ciągu dnia. Dwa razy w roku dzieci dostają komplet mundurków i też często jest to ich jedyne ubranie. One w tym chodzą i śpią, więc szybko się niszczy. Dostają buty, dostają podręczniki, przybory szkolne. I ta szansa na edukację jest tak naprawdę szansą na wyrwanie się z biedy, z wioski, gdzie ich rodzice bądź dziadkowie, którzy ich wychowują, są analfabetami, podpisują się pod dokumentami, pieczętując dokumenty farbą odbitą na palcu. Po tym, jak zakończyliśmy adopcję Leny, podjęliśmy też adopcję na odległość kolejnych dzieci. Mamy teraz dwójkę, Maureen i Robina. I myślę, że zechcemy też ich odwiedzić. Parę złotych naszych wystarcza na kupienie worka kukurydzy, worka ryżu, jakiegoś tłuszczu. To są podstawowe produkty żywnościowe, które jeśli nikt sobie tego sam nie wyhoduje, czy na przykład pogoda będzie niesprzyjająca, bo pora deszczowa będzie zbyt krótka, no to muszą to wszystko kupić. Jeśli nie mają pieniędzy, po prostu żyją w głodzie. Więc ta kwota, którą my często wydajemy na podstawowe zakupy codziennie czy co dwa dni, tam wystarcza na utrzymanie dziecka przez cały miesiąc. Dlatego jeśli ktoś miałby taką potrzebę serca, można wspomóc te afrykańskie dzieci, tą misję. Taka fundacja Czyńmy Dobro organizuje właśnie taką pomoc w formie adopcji na odległość konkretnego dziecka. Można też pomagać bezimiennie, przysyłając pieniądze, które są w całości przeznaczone dla tych dzieciaków. One nie są konsumowane przez tą fundację. Można zweryfikować sprawozdania finansowe fundacji i mieć pewność, że one są dobrze gospodarowane. Ja tą pewność miałam, bo tam jest moja przyjaciółka i właściwie z czystym sumieniem wysyłam tam pieniądze i wiem, że ona zrobi z nich dobry użytek. Jeśli ktoś miałby taką potrzebę serca, żeby w ten sposób pomagać, to zachęcam.